Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog Tylko dla mam. Książką, którą chciałam Wam pokazać w ramach tej mojej akcji Konie, jednorożce i baśniowe krainy, to jest Oskar. Oskar jest jednorożcem, takim trochę można powiedzieć przy kości, to znaczy nie jest klasyczną pięknością, jeśli chodzi o jednorożcową skalę piękna. I on sobie chyba, nie wiem czy sobie zdaje z tego sprawę czy nie i nie wiem czy to ma w ogóle znaczenie, natomiast no, jest tutaj opowieść taka krótka, taka odsłona, pokazanie, że te wszystkie jednorożce, które tak lubimy, kochamy i uwielbiamy, nie muszą wyglądać tak samo, co jest naprawdę bardzo fajne. Oskar jest zazwyczaj głodny. On jest jednorożcem, który lubi jeść. Tu skubnie, tam skubnie, właściwie skubie wszędzie, gdzie się da. Nie ma tutaj wiele czytania, raczej jest to takie do oglądania, do pośmiania się. Nie ma tutaj też jakiegoś takiego głębokiego przesłania, umówmy się. Uważam, że jest to książka do takiego, do rozrywki. Jeśli chcemy się chwilę pośmiać, a na przykład Wasze dzieci lubią klimaty jednorożcowe, to jak najbardziej będą zadowolone. Ten Oskar zjada wszystko, co mu się tam nawinie pod zęby. I tutaj chrupnie tam domek wróżek, tam coś tam zje w tej krainie baśniowej, co nie powinien, tutaj się na niego denerwują, tam się wkurzają. I on się tak niby zlewa, jak popatrzycie na jego minę, to on tak niekoniecznie się przejmuje. A z drugiej strony pewnie chciałby znaleźć kogoś, kto zrozumie te jego potrzeby. I na końcu znajduje księżniczkę Olę, której właśnie taki jednorożec się podoba. Nie tam jakieś te wymuskane, takie jak mają wszyscy, tylko Ola pokochała jednorożca po prostu za to, że jest Oskarem, za to, że jest taki i ona go będzie kochać do końca świata. I tyle. I to jest cała historia. Jeśli macie ochotę na coś krótkiego, zabawnego, z takim właśnie pozytywnym przesłaniem, że gdzieś tam każdy znajdzie swoją miłość, swoją przyjaźń, jest taka szansa, że na każdego czeka, to ja myślę, że Oskar będzie dobrym wyborem. A jeszcze jedna książka, jaką dla Was mam o jednorożcach. Zobaczcie, to jest Stowarzyszenie Magicznych Jednorożców, oficjalny poradnik. To już jest poważna sprawa. Moja córka, ona ma teraz 9 lat, bardzo, bardzo, bardzo się wkręciła w tej jednorożce, naprawdę jej się spodobało i czyta sobie po kolei, robi notatki, jest taka... Bo to jest napisane tak, że mamy tutaj 7 rodzin jednorożców przedstawione i dokładnie wyjaśnione, jak one wyglądają, jakie mają cechy charakterystyczne, jakie mają moce, czym się zajmują, gdzie żyją, jest nawet mapka, z której można się dowiedzieć, gdzie żyją poszczególne jednorożce. Początek też jest bardzo fajny, bo tak nawet jak sama czytałam, to nie wiedziałam, czy to jest prawda, czy były jakieś badania na temat jednorożców, czy to jest wkręt. No i oczywiście po tam kilku stronach już dorosły się domyśli, że to wkręt, ale dziecko, mam nadzieję, że niekoniecznie, dlatego że nawet takie 9-10-letnie dzieci, one lubią taką niepewność. Właśnie to jest ten moment, kiedy ta magia jest najfajniejsza i najważniejsza w ich życiu. No i zobaczcie, jakie tutaj są przepiękne ilustracje. To jest w ogóle tak ładnie wydane na kredowym papierze. To wszystko jest jakby ułożone w taką księgę, która jeszcze tym bardziej nadaje powagi samemu tematowi, choć wiemy, że jednorożce nie istnieją. I teraz mamy tutaj właśnie informację o stowarzyszeniu, mamy mapę, gdzie można znaleźć jakie jednorożce. Karolina już wie, że u nas są chyba bardziej te kwiatowe, już teraz dokładnie nie pamiętam. No i o każdej z tych rodzin mamy opowieść, mamy też informację, skąd się w ogóle wzięły jednorożce, bo to też jest zagadka i tutaj ona została wyjaśniona. I mamy też, co jest naprawdę bardzo fajnym takim wątkiem, mamy też takie informacje, gdzie w symbolach, w wierzeniach, w jakichś legendach, podaniach, gdzie właśnie pojawiały się różnego rodzaju jednorożce i całkiem sporo tego było, a to gdzieś tam na herbie, a to jakaś flaga, a to jakiś obraz, więc te jednorożcowe legendy, one żyją i są bardzo
że tak powiem, aktywne, a już w naszych czasach, przez ostatnich kilka lat są, można powiedzieć, bardzo, bardzo modne. Super wydanie, jeżeli macie w domu fana albo fankę jednorożców, to zobaczcie, jakie te ilustracje są po prostu nasycone barwami. I jeśli o mnie chodzi, to jest bardzo fajny prezent dla malucha, który jest zainteresowany jednorożcami. Zobaczcie, można tutaj dołączyć do Stowarzyszenia Jednorożców. I przede wszystkim bardzo, bardzo dużo się dowiedzieć i fajnie się bawić z takim, wiecie, oficjalnym poradnikiem.